A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem! To może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. Zabiera się! Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wiedź. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Wieź, kurwa, czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że wieźmi istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Tylu naraz nie widziałem. Nie powinniśmy tu łazić. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie, co tam siedzi w głębi. Co to? Strach cię obleciał? Ciebie? Silnego Berta? Co? Mnie? Strach? A w życiu? No, panowie, idziemy żwawo, żwawo. Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi. Dlatego nigdy babom wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna! Co tu robisz? Potem porozmawiam. Wiedźmin. Zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się.
Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić, albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Zostaw. Tutaj! Do szorowa łam. Acia. Odstąp, śmierciu, o, piernik. Jak świeżo wypieczony. Mamo. Jest już. Mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko piście. Och, mamo. Lekko piście. Przecież prosiłam. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta. Mamo! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Może wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Idą tu, idą. Zaraz tu będę. Od tyłu zachód! Piękne ciałko! Jesteś paszczu.
ciałko! Śmierdzisz strachem, zepsujesz nam posiłek. Piękne ciałko, aż ślinka cieknie. Śmierdzisz strachem. Piękne ciałko, ślinka cieknie. Śmierdzisz strachem, zepsujesz nam posiłek. Co za piękne ciałko, aż ślinka cieknie. Co było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora, słaba. Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu? Zabijesz ją! Umiem się nią zaopiekować! Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować! Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na nie piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij.
Przysięgam. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie.